Witam serdecznie w mojej kuchni. Na dzisiaj zaplanowałem Weißwurst, czyli Weißwurst, biała kiełbasa, tak by się wydawało. Faktycznie jest to biała kiełbasa, ale czy to jest to samo, co nasza biała kiełbasa? Nie do końca. Weißwurst jest określany jako pierwowzór białej kiełbasy. Możliwe, że i tak było, ale różnic jest naprawdę sporo. Podstawowe różnice. Nasza biała kiełbasa jest generalnie grubo rozdrobniona, podczas gdy Weißwurst typowy jest drobno rozdrobnioną kiełbasą, tak jak parówka czy serdelek. U nas bazą najczęściej jest mięso wieprzowe i do tego są dodatki. W Weißwurście jest głównie mięso wołowe ze wskazaniem na cielęce i ewentualne dodatki. Także naprawdę sporo różnic jest. No i tak jak w przypadku białej kiełbasy, co dom, co wykonawca, to inna wersja. Po zapoznaniu się naprawdę ze sporą ilością przepisów, dobrałem pod swój własny gust jedną taką wersję, którą dzisiaj właśnie będę chciał zaprezentować. Co mam na stole? To jest dość prosta wersja. Mięso cielęce mam około 2,3 kg i druga składowa powinna być jakiś dodatek mięsa wieprzowego i słonina. Ja to połączyłem. Zamiast dwóch osobnych składników dałem dość tłusty boczek i w moim wykonaniu jest to przygotowane 1-2 kg tego boczku. Co teraz zrobię? W maszynce szarpak. Całość puszczę przez maszynkę po to, żeby rozdrobnić. Mógłbym to pokroić, oczywiście, ale za dużo czasu zajmuje. Puszczę to przez szarpak, chowam do zamrażarki po to, żeby to naprawdę porządnie schłodzić. To mięso już jest wyjęte z lodówki, ono jest schłodne, ale jednym z istotnych punktów w dalszej obróbce jest to, żeby mieszanie następowało właśnie w bardzo niskiej temperaturze, w okolicach takiej dolnej temperatury lodówkowej, 4 stopnie, może być trochę mniej. W każdym bądź razie rozdrobnię do zamrażarki, żeby schłodzić, potem będę postępował dalej. No i o tym, co będzie dalej, to opowiem. Zmielone i tak jak wspominałem, zaraz to złożę w zamrażarce. Nie chcę tego oczywiście zamrozić. Chcę to bardzo porządnie schłodzić, zanim przystąpię do mielenia numer 2. Jestem gotowy do dalszego działania. Nie mniej niż godzina, dwie, trzy, no tak, żeby nie zamrozić tego mięsa w zależności od tego, w jakim to jest naczyniu i w jakiej ilości, ale żeby porządnie schłodzić. Co na stole? Nadziewarka oczywiście, bo będzie potrzebna. Jelita wieprzowe, kaliber 28-30. Co mam jeszcze przygotowane? Cebula, jedna główka na tą ilość wystarczy. Taka garść pietruszki pokrojona. Można ją albo bardzo drobniutko rozdrobnić i od razu do mięsa dodać, albo też wstępnie rozdrobnić i puścić przez maszynę, tak samo jak z cebulą zresztą zrobię. I sól i biały pieprz. Po 17 gramów na kilogram mięsa soli. Możecie sobie modyfikować, jeżeli potrzebujecie więcej, mniej. I na tą ilość 4 do 6 gramów białego pieprzu. W przepisach można znaleźć jeszcze bardziej egzotyczne rzeczy. Można znaleźć skórkę cytryny bardzo często. Można znaleźć kardamon, można znaleźć gałkę muszkatałową. Ja w ten kierunek nie pójdę. Tradycyjnie tą kiełbasę się podaje z precelkiem i z taką słodką musztardą. Wtedy te przyprawy pasują. Ja to raczej
troszeczkę w naszą stronę chciałbym nagiąć, czyli ziemniaczki i tym podobne rzeczy, więc na tych przyprawach pozostanę. Zresztą takie przepisy też znalazłem. Tak jak mówiłem, co dom to inny przepis, co wykonawca to inna receptura. Dobra, co teraz? Szybko już, bez gadania, schłodzone mięso. Nie tak łatwo się wydostać. Prawie że zmrożone, zaraz je pomieszam, ale to jeszcze mało. Chciałbym to wszystko zmielić w jak najniższej temperaturze. To mięso już jest chłodne, ale żeby w trakcie mielenia się nie podgrzało, a i tak receptura to przewiduje, dosypię tu jeszcze kruszonego lodu. Takie dwie miarki, to tak mniej więcej 4 szklanki kruszonego lodu na tą ilość powinno wystarczyć. I pomieszam, żeby już wstępnie te frakcje tłuste i chude tutaj pomieszać. Od tego wręcz zacznę, że najpierw pomieszam, potem dodam lód jeszcze i wszystkie przyprawy, z wyjątkiem soli i pieprzu, przepraszam, cebulę i pietruszkę. Jeszcze raz pomieszam, zacznę mielić, a dopiero przy wyrabianiu ostatecznym dodam sól i pieprz. No dobra, tak jak mówiłem, najpierw zmieszać tłuste z chudym. Tutaj dłonie będą narażone na to, żeby znosić bardzo zimne, niskie temperatury. Zresztą na późniejszym etapie to będzie równie chłodne, a wyrabiać będę musiał dłużej. Często, zwykle zresztą, stosuje się do tego, jak ktoś ma mikser planetarny albo silny blender, to na tym drugim etapie może w taki sposób to mieszać, bo dłoń moja już zimne odczuwa. I przy tym drugim mieszaniu ja też spróbuję to jakoś ocieplić. Założyć jakąś rękawicę, coś pod spód na dłoń, żebym miał szansę wyrabiać. Na razie to jest tylko wstępnie, tyle wytrzymam. Dobrze. Teraz tak. Cebulę. Pietruszkę. Jeszcze raz wstępnie pomieszam, żeby to się też już rozprowadziło. Ależ to zimne. Dobrze. No i teraz ten mielony lód. Trochę się maszynka zgrzała, zakończone mielenie. Generalnie, żeby było idealnie, ja to powinienem zmielić przynajmniej jeszcze raz. Albo, tak jak wspominałem wcześniej, blendować to w jakimś silnym blenderze. Ale czym by to się wtedy różniło od parówki cielęcej, czegoś w tym rodzaju, skoro to ma być jednak jakieś inne typ kiełbasy, więc na tym rozdrobnieniu poprzestanę. O. Więcej tego rozdrabniał nie będę. Co teraz? Sól, pieprz. Zobaczę, jaką mi się udało temperaturę tu uzyskać.
nawet do 2 stopni, 1,8. Bardzo ładnie schłodzone. Idealne do tego, żeby teraz to porządnie wyrabiać. Nie wiem, jak długo zdołam samą dłonią, bez groźby odmrożenia jej, to wyrabiać. Jeżeli zacznie już tak boleć, że będzie to niebezpieczne, założę jakieś ocieplenie, rękawice, najpierw ciepłą, potem gumową na wierzch i będę wyrabiał dalej. W każdym razie to teraz trzeba dobrze wyrobić. Jeżeli macie duży mikser z dużym mieszadłem hakowym, śmiało wyrabiajcie, unikniecie cierpienia. Takiego, jakie mnie w tej chwili czeka. Nadziewanie zakończone. Teraz tylko jeszcze skręcę ten ostatni kawałek wpętka. Ponakłuwam ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie się zgromadziło powietrze. I grzeję wodę. 80 stopni, czas parzenia 30 minut. Jeżeli chcecie to w tej postaci zamrozić, to nie wolno dopuścić do tego, żeby mięso na wcześniejszym etapie przed mieleniem gdzieś się zmroziło. Wiadomo, zamrażanie, rozmrażanie. Nie jest wskazane ponowne zamrażanie już raz rozmrożonego mięsa. Bezpieczniej jest wtedy zaparzyć i zamrozić ewentualnie zaparzone, tak jak ja zresztą zrobię. Będę miał najpierw na gorąco, potem jeszcze w ciągu jednego czy dwóch dni odgrzewane, czy w piekarniku, czy na grillu. A to, co będę chciał zachować, wrzucę do zamrażarki. Już sparzone. Tyle tylko zostało. To jest zaleta nadziewarki poziomej, że to, co w niej zostaje, to jest naprawdę niewielka, niewielka ilość. Minut za nami. Czas wyjąć. Przynajmniej próbkę. Zaraz będę resztę wyciągał. Ostrożnie. Zawsze uwielbiam taką niekończącą się kiełbasę wyciągać. Do zimnej wody. Zaraz się resztą zajmę. Jeżeli mamy zamiar to chować do lodówki, to oczywiście powinno to się schłodzić w tej wodzie i potem wylądować w lodówce. Ja w tej chwili chcę zdegustować i zaraz podać na obiad, więc na razie po schłodzeniu jeden kawałek i biorę się za próbkę. Zobaczymy, jak to. Tak to wygląda w środku. Pachnie niesamowicie. Tak jak wspominałem, można to było
rozdrobnić poprzez drugie mielenie lub puszczenie do blendera, ale ja nie chciałem mieć aż tak drobnego. Chciałem, żeby to się jednak troszeczkę od parówki cielęcej różniło. Pyszne. Biała kiełbasa, ale zupełnie inna. Ta pietruszka w środku, cebulka, te smaki są niesamowite. Oczywiście sól, pieprz swoje też robią. Rewelka. Tylko mi zaostrzyło apetyt. Szybko przygotowuję danie i podaję na stół. A Wam radzę, spróbujcie. Naprawdę, naprawdę smaczna rzecz. Na razie. I na koniec zapraszam wszystkich do mojego sklepu, w którym znajdziecie takie rzeczy jak wędzarnie, jak szynkowary, jak sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, wiele innych tematycznych rzeczy dla pasjonatów wyrobów domowych oraz tematyczne koszulki. Co ważne, żadna z nich nie jest produkowana w ilości większej niż 300 sztuk, więc to są unikaty. Zapraszam serdecznie.